Hej, hej, z tej strony Emi. Przed nami kolejny odcinek serii Unboxingi. No i mam przed sobą kolejną fajną, śliczną paczuszkę do otwarcia. Nie mogę się doczekać, bo to będzie coś całkiem nowego dla mnie i trochę się boję, jakie to ogarnę. Ale co tam, będzie zabawa, to na pewno, więc myślę, że warto. Nie wiem za bardzo, jak mam to ogarnąć. Tak jakby kto pytał. Ale mogę spróbować. Ile to ma wersji, znaczy wersji, warstw, to... Okej, już widać. Jej. Taki dziwny zapach. Nie wiem, czy to wyjdzie przez taką małą dziurę. Chociaż nawet w sumie nieźle. Trochę brzydko to podarłam, ale oj tam, oj tam. Na pewno łatwiej się otwiera niż tablet. Strzelam przy okazji, jak to otwieram. Fajerwerki prawie. Dobra. Pudełeczko sobie idzie. To pudełeczko ma chyba taki dziwny zapach. W sensie, już miałam takie opakowanie, ale jakoś tamte inaczej pachniały. No i folia bąbelkowa. No i przyklejone tak fajnie na ten. Cena. No i zdejmujemy folię bąbelkową i już jest. Wiem, że wygląda trochę dziecinnie, ale to nie jest tylko dla dzieci. To jest sobie taka paczuszka z długopisem 3D. Trochę jak drukarka 3D, z tym, że drukarki 3D są... Ostatnio oglądałam taki film na ich temat. Dość upierdliwe, drogie i czasochłonne. Natomiast to jest prostsze. I widziałam właśnie takie filmy w internecie, które zainspirowały mnie do tego, żeby to kupić. Po prostu rysuje się tym długopisem. Wychodzą takie druciki małe, powiedzmy, bo to nie są druciki. Które potem się topią i są wtedy dzięki temu utwardzone. I można robić różne trójwymiarowe figurki. To jest pudełeczko. Myślę, że potem poczytam. Uśmiechnięta dziewczynka. To jest jakby zestaw ze zwierzaczkami, ale jest też zestaw z jakimiś takimi robotami chyba dla chłopaków. Ogólnie długopis można kupić osobno. Wkłady można kupić osobno, z tym, że to jest dość upierdliwe, takie dokupywanie tych wkładów w różnych kolorach i tak dalej. A to jest właśnie taki zestaw i dzięki temu nie muszę już się męczyć z załatwianiem tego, kupowaniem osobno. Dlatego pomyślałam, że to jest całkiem spoko pomysł, po prostu. Tu jest takie coś, tylko trochę zgięte niestety, żeby się stół nie pobrudził tym. Z tego, co czytałam. Tutaj mamy jakąś reklamę bodajże. Potem będę czytać. Visit. No to chyba tak. To jest informacja... na temat długopisu. Jak tak patrzę. Będzie czytanie. Ohoho. Wlodzenie baterii. To jest chyba drugie, inne języki, tak myślę. No i trzecie, czy tam któreś, nieważne zresztą, gdzie mamy różne wzorki. Znaczy, można sobie używać, robić też własne wzorki, jak ktoś ma ochotę, czemu nie, tylko trzeba wtedy dopasować do kolorów, które są po prostu. Tutaj mamy takie cusie, tutaj mamy różne wzorki. Buda, kwiatuszek, ptaszek, co ja gadam, piesek, kotek i nie wiem, co tam jeszcze, dinozaur, jakaś wieża chyba, no, jakieś tam różne dziwne rzeczy. No i teraz ta kolejna część, czyli...
Sam długopis. Więc zaczyna się ciekawie, tak myślę. No i tu mamy długopis. Nie wiem kompletnie, jak to działa. A raczej patrzyłam, jak ludzie to robią, ale tak poza tym to nie bardzo. W środku jest jakieś żółte coś? Okej. Myślałam, że to będzie kilka kolorów, a nie takie coś. Zestaw trochę kosztował, jak na taką zabaweczkę i byłam przekonana, że to będą takie druciki, jak tam były, różnych kolorów, przynajmniej kilka kolorów, a zamiast tego dostałam jakiś płyn w środku? Czyli co? Teraz tego nie zakręcę. Czytałam wprawdzie w internecie, że ludzie mówili, żeby tego nie kupować. Z tym, że no powiedzmy, że inne były droższe. No cholera, nie zamknę teraz tego. Teraz się wyleje. To nie w tą stronę może? Tak, jasne, w drugą stronę, spoko. Niby jest narysowane, no ale. No i tutaj robię w 3D, tutaj taki ten a la Harry Potter. Taki sobie długopisik do naciskania z takiego plastiku. I tutaj mamy takie coś. Tutaj są te lampeczki do podgrzewania, z tego co wiem. Tu jest, nie wiem, bateria chyba. Tu się włącza. I to się chyba jakoś nakłada. Coś w tym stylu. No, jakoś tak, myślę. To się otwiera, jakoś tak się to robi. Może to się podgrzewa, tu się układa. Nie mam pojęcia, jak to działa, ale się dowiem. No i tutaj jest dzióbeczek. Żeby właśnie można było tego używać. Więc zdejmujemy to tutaj i nakładamy ten dzióbeczek. Potem zdejmujemy osłonkę. Dobrze mówię, czy źle mówię? Czy to nie jest osłonka? Szczerze to nie wiem. Może to ma tak być. I tu się wylewa to. Jak mi się wydaje. No nie wiem. Na razie nie bardzo ogarniam, ale co tam. No mam nadzieję, że jednak nie będę bardzo z tego niezadowolona i będę testować. Nagram coś z tego i zobaczymy się później, jak już będę mogła coś więcej na ten temat powiedzieć. No i jestem ponownie, już przetestowałam ten długopis, więc mogę Wam co nieco powiedzieć na jego temat. Jednak na początku chciałabym ponownie podziękować mojemu patronowi na patronite.pl/emiyume, który, jakby to powiedzieć, zmienił sposób patronowania, tak żeby nie wdawać się w szczegóły. No i jakoś tak pomyślałam, że to jest powód, żeby podziękować mu jeszcze raz, bo teraz jeszcze bardziej mi pomaga i byłam zaskoczona i bardzo mnie to ucieszyło. No więc dziękuję Ci, Pobelski, jesteś przekochany. A jeśli ktoś inny chciałby wspomóc mój kanał, a jednocześnie mieć wpływ na kształt moich odcinków, to zapraszam na stronę, którą podałam przed chwilą. Link macie w opisie. No i byłabym Wam bardzo wdzięczna, gdybyście właśnie zechcieli pomóc. No ale wracając do tematu, no to najpierw sobie poczytam, co tam za mądre rzeczy albo i niemądre piszą na tym pudełku. No więc tak, tak wiem, są napisane. To jest poprawna forma, chociaż już do tej drugiej też się podchodzi częściej, ale jakoś tak specjalnie mówię.
Więc możemy sobie robić figurki 3D. Tylko też kłamię tutaj, że jest na przykład czerwony kolor, bo tutaj nie ma. Ale spoko. Tutaj jest dinozaur na przykład narysowany. Tutaj nie wiem, czy wieża, czy co to tam jest. Nie mam pojęcia, bo to tak słabo jednak widać. 5 projektów. No właśnie, mówiłam, że 5, ale już nie mam 5 tych szablonów, tak mi się wydaje. No i tutaj tak. Tutaj narysuj. Połącz ze sobą części, żeby było 3D. No i tu jakieś tam informacje. Tu jakiś ludek narysowany, tak swoją drogą. Tutaj jest to samo, tak? Zestaw startowy, uwaga, coś tam, coś tam. No i tutaj. Stwórz swoje własne konstrukcje 3D, narysuj je w 3D, użyj specjalnego długopisu, żeby stworzyć kolorowe dzieła sztuki. Narysuj i połącz. To jest tak łatwe jak 1, 2, 3D, nie wiem o co chodzi. Zawiera długopis do rysowania 3D, przewodnik, spotlight, w sensie, no chyba tą do podświetlania i plastikową podkładkę. Już ją Wam pokazywałam. Tutaj różne pierdółeczki. O, po polsku też jest, tylko takie malutkie, że nic tu nie widzę. Zbuduj swój własny świat 3D. Projekty jak profesjonalista przy pomocy instrukcji 3D. Narysuj części, podświetl latarką i zmień. W ogóle nie ma niektórych tych znaków diakrytycznych, natomiast U z kreską na przykład jest. I zmień swój rysunek w trójwymiarowy. Połącz i buduj. Nowym typem długopisu możesz tworzyć już nie tylko w płaszczyźnie, ale także w powietrzu. Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 8 lat. Czyli pasuje. Łatwo możliwość połknięcia, bezpiecznego działania baterii. Bla, bla, bla. Nie nakładaj na skórę. Reakcje alergiczne, coś tam, coś tam. Nie mam w planie. I tutaj dopiero potem zobaczyłam. Jest informacja, jakie kolory są zawarte. Więc jak widzicie, jest ileś kolorów, tylko trzeba byłoby każde pudełko kupić, chociaż są też pudełka, gdzie są dwa kolory, może więcej też. No więc niestety ja mam tylko jeden kolor i akurat, no ja bym wolała czerwony. Jak już bym miała jeden, chociaż no z jednym to ja nic nie zrobię. No jak bym miała jeden, to już by jakoś dało się to jakoś ogarnąć w miarę. Więc powiem tak, sprawdzałam, działa, więc mogę powiedzieć, że chociaż tyle. Ja nie mam chyba w planie jakby zająć się tym na stałe. Można zrobić z tego 5 figurek. Więc myślę, że to jest całkiem spoko, żeby właśnie ponagrywać te 5 figurek. Natomiast działa, faktycznie działa, więc nie mogę się przyczepić. Ale minus jest taki, że no, jakbym kupiła prawdziwy długopis 3D, do którego się wkłada druciki, a nie jest płyn, bo tak to musiałabym, żebym chociaż, nie wiem, kilka kolorów, choćby. Nie wiem, 5, 4, myślę takie minimum, żeby to się nadawało do czegokolwiek, to musiałabym kupić ileś takich pudeł. A jak się skończy, to muszę kolejne nowe pudło. A tak wystarczyłoby tylko dokupować te druciki, więc no powiedzmy, że trochę zlamiłam, kupując najtaniej. Co ciekawe, zobaczyłam, że 10 zł drożej już by był prawdziwy długopis. Też z jednym kolorem, ale przynajmniej długopis można byłoby potem użyć na zawsze i wykorzystać druciki, więc jestem lamą, ale działa, więc. No, nie mogę narzekać, tak? A nuż się zakocham, to kupię już tamto dobre, ale na razie to nie wiem. No i co my tutaj mamy? To jest reklama, więc chyba nie ma za bardzo o czym tu nawijać. Odwiedź stronę, naucz się jak robić swoją sztukę 3D najlepiej. Pobierz nowe projekty, naucz się nowych porad. Odkryj nowe, nie wiem jak to powiedzieć, dzieła na Instagramie i tak dalej. Myślę, że najpierw pomyślałam, że mam gdzieś reklamy, ale jak są różne projekty, to może to nie jest takie złe. Wiecie? A tu też jest po polsku napisane. Nie zauważyłam.
Nieważne. Ok, kolejna strona, jak mówiłam, są dwie, które chyba są takie same poza językiem, ale nie wiem, czy to jest coś po polsku, bo... A, bo to jest... Dobra, kilka pod rząd, jakoś tak nie przyzwyczajam się do tego. Zacznij więc. Odkręć zakrętkę, nałóż dzióbek, odkręć dzióbek, tak jak się domyśliłam, włóż to do świecenia. Narysuj bez lampki, włącz lampkę, utwardź. Potem znowu wyłącz, znowu narysuj, znowu włącz, znowu wyłącz, znowu włącz. I potem narysuj gdzieś na czymś, a potem połóż na tej karteczce, nie wiem jak to powiedzieć, na tym czymś, co... na tej podkładce i na niej już jakby to razem tam łączy coś tam, coś w tym tylu. Umieszczanie baterii. Ogólnie bateria jest w środku, tu się odkręca i coś tam, coś tam. Ciekawe, czy bym miała taką baterię. Mam nadzieję, że mi wystarczy na te 5 wzorów, bo raczej to jest jakaś mała bateria i nie wiem, jak by to ogarnąć potem. No dobra. Dalej. Pomysły. Aby uzyskać ciągłość linii, najpierw narysuj, a potem włącz lampę. No to wiem, ale już pionowo jest ten problem, zaraz Wam powiem. Namaluj na wierzch Twojego dzieła, jeżeli chciałbyś pogrubić pojedyncze elementy. Co? Jakoś nie po polskiemu. Farba sama się rozprowadza, jeśli nie umocnisz jej jak najszybciej latarką. W ten sposób, jeśli chcesz, możesz nią wypełnić większe elementy. No też prawda, chociaż to też ma swoje minusy. Jeśli farba zaschła, w nakładce pisaka wyjmij z niego zaschnięty kawałek. No właśnie, też się martwiłam, ale na razie jest ok. Jeśli chcesz połączyć dwa elementy, nałóż na jeden z nich kilka kropli farby, złącz oba elementy i utwardź za pomocą lampy. W ogóle widziałam w internecie filmik, na którym ktoś jak chciał połączyć dwa elementy ze sobą, to używał takiej zapalniczki automatycznej. Nie wiem, jakby to było, ale oni twierdzą, że można bez. Lampę możesz zdjąć, jeżeli chcesz oddzielnie rysować i naświetlać. To może się przydać, jeżeli chcesz pomalować większą powierzchnię. No właśnie. Jeżeli farba w dalszym ciągu się lepi, kontynuuj naświetlanie. To też sprawdzałam. Jeżeli w trakcie podświetlania latarką farba nie stwardnieje, nawet po upływie minuty, należy wymienić baterię w latarce. Aha, okej. Okay. Dobra. Co dalej? Zalecamy coś tam, umyj ręce, to jest mniej ciekawe, zasady bezpiecznego działania, to też raczej mi się nie przyda do szczęścia. Ok, no i idziemy teraz do ostatniej części, czyli do tej takiej instrukcji, powiedzmy. Zaraz coś rozwalę. Ale na razie jeszcze nie. Okej. Okay. Tu już chyba nie ma po polsku. No dobra, nieważne. Jak używać długopisu? Przekręcaj, żeby otworzyć. Czystą powierzchnię i narysuj, potem naświetl i połącz części ze sobą za pomocą tego płynu i światełka. I można rysować pionowo. Można też rysować właśnie jakby w powietrzu. No i dalej. Początek. Kotek. Piesek i Buda. I znowu, skoro tu są trzy projekty, a oni twierdzą, że ten płyn jest na 5, to no cóż. Narysuj elementy od A do D. I potem je połącz. Aha, ten piesek będzie miał
Telenogi. A to jest bardziej jakby takie 3D, mam wrażenie. Nieważne. Potem jest piesek, ma już więcej części. I połączyć. No właśnie, piesek już wygląda lepiej. Może dali takie trudniejsze, żeby ten pierwszy był łatwiejszy. I to jest takie bardziej jednak 3D, a nie, że cztery nóżki. W sensie, no, wiem, że kotek ma cztery nóżki, ale no nie takie płaskie, tak? No, dobra. I Buda. Zrób części. W ogóle ciekawe, czy ona takiej wielkości położyć ci tutaj, bo tam pisali, że można robić większe. Kwiatuszek przy okazji, to powiedzmy, że czwarty projekt. I znowu. Zrób, a potem sklej. I wychodzi Buda. No, i można więcej projektów znaleźć. Czyli myślę, że to mi się akurat przyda. Chciałabym coś sama zrobić, ale nie wiem, czy nie będę tego żałować, bo jakby mam mało płynu, więc nie bardzo mogę sobie eksperymentować. Nie wiem, jak to ogarnąć. No i teraz już ta ważniejsza część, to już wyjęłam. Tutaj też utwardziłam, da się zamknąć, a jakby nie wylewa się, nie brudzi. Tu nałożyłam tą końcówkę, tu się ją odkręca i z tego leci ten płyn. Bałam się, że to się będzie zaklejać, ale to jest tak fajnie zrobione, że jak się zakręca, to tu jest taki jakby środeczek wąski i on wypycha ten płyn, który jest. Tu się naciska. Potem nakłada się to. I jakbym miała ponarzekać, to. To się nie chce trzymać. W sensie trzeba to trzymać jakoś tak, a jednocześnie naciskać tu, więc jakby rąk brakuje, bo jeszcze trzeba tutaj światełko włączyć. Nie wiem, że można też niektóre części rysować bez tego, ale jakbym chciała je rysować w pionie, to one od razu spadają, więc trzeba jakby włączać naświetlenie, wyłączać i tak na zmianę. I dlatego takie włącz, wyłącz jest dość upierdliwe. Gdyby był taki przycisk do naciskania tutaj gdzieś, to by było łatwiej. I tak wygląda lampeczka, jak się ją włączy. Światło jest dość mocne, wali po oczach nieźle. I te trzy się jakby, jak się zbliża, nakładają w jedno, te trzy lampeczki. I naprawdę wystarczy kilka sekund i już jest twarde. Szczerze bałam się, że to nie będzie chciało działać, ale naprawdę działa. Więc nie mogę mieć pretensji. No i teraz wypróbuję na razie takie byle co, żeby się nazywało. A jak się odważę, to nagram jakiś odcinek już. Nie wiem, czy w serii z Handmade. Bo nowej chyba nie będę tworzyć dla paru. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to zrobię. No, ale tak. Odkręciłam. Nie wiem, jak to zrobić, żeby było widać cokolwiek. I to ten dzióbek tutaj już płyn z niego wylatuje. Jak się naciśnie. Więc robię taki drucik i on zaraz chce spadać, więc należy nacisnąć szybciuśko i naświetlić i to już samo odchodzi od tego. Potem to nacisnąć, znaczy zakręcić i to zostaje taka końcóweczka, którą można wytrzeć, żeby się właśnie, żeby nie zastygła, bo wtedy będzie problem. I to też można naświetlić, jak ktoś ma ochotę, żeby się nie brudziło po prostu. No. I to jest na razie mało artystyczne. Wyszedł mi takim dzióbkiem na końcu. Się ciągnie śmiesznie. Nie wiem, jak to ustawić, żeby było widać cokolwiek. W każdym razie, o tutaj widać, że to tak sterczy. Więc mamy takie stojące coś. Mało kreatywne na razie, ale jest jak jest. No i teraz mogę powiedzieć trochę na temat tego, jak ja do tego podchodzę. Więc tak, płyn trochę śmierdzi.
trochę się klei, jeśli się go dobrze nie naświetli, ale nie jest jakiś wielki problem, tak myślę. Już nie będę mówiła na temat tego, że jest tylko jeden kolor i jakby jako płyn, a nie jako drucik, bo cóż, ciężko będzie coś ogarnąć w jednym kolorze. Tak jak mówiłam, to naciskanie tego światełka i to, że to się nie chce trzymać, chyba że ja nie umiem, też mnie trochę wkurza. Ale to działa, naprawdę działa i cieszę się, bo jeszcze nigdy się z czymś takim nie bawiłam. I naprawdę myślę, że to jest mega fajna zabawa. No i mam nadzieję, że ten płyn nie zechce wyschnąć, że wystarczy na 5 tych projektów, że uda mi się zrobić coś, co się nadaje do czegokolwiek. Myślałam o jakimś właśnie, nie wiem, motylku, tak jak tam był, o, nie wiem, Pikachu może, bo jest żółty, chociaż ma też fragmenty nieżółte, no ale już trudno. O, nie wiem, słoneczku banalnym, bo też żółte, chyba że oleję kolory i zrobię coś, co nie jest żółte, a ja zrobię, żeby było. Może zobaczę, jakie są projekty w internecie, może coś będzie fajnego, ale nie wiem. No i ogólnie właśnie patrzyłam w internecie też, że to jakby można właśnie albo rysować na płaskie, potem odklejać i z tego doklejać potem inne elementy, żeby było 3D, albo też można jakby narysować coś i od razu robić 3D, takimi jakby tak ciągnąć tak do góry na kilka razy i to wtedy będzie takie puste w środku, ale wypukłe, tak? I potem już można to przejechać jeszcze raz tym długopisem, żeby całe zapełnić, utwardzić i już wtedy będzie po prostu 3D. Takie pełne 3D. Ale wtedy może trochę więcej tego płynu zejść. Nie wiem, jak to nazwać, więc zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że to, co zrobię, się uda i będzie się nadawało do czegokolwiek, bo jakby nie mogę sobie poćwiczyć, tak? Bo jak już zużyję to coś, to już nie będzie, a już i tak zrobiłam 3 takie małe te, nie wiem jakby to powiedzieć, wieżyczki, kropeczki, tak jak teraz tą jedną wcześniej też robiłam 2 na próbę. No ale jeszcze tego sporo tam zostało, no bo bez przesady. No cóż, za jakiś czas się pojawią odcinki, mam nadzieję, że ogarnę. No i mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Napiszcie, czy mieliście kiedyś do czynienia właśnie z takim długopisem 3D. Bo ja właśnie jakiś czas temu zobaczyłam filmik na YouTube i stwierdziłam, że chcę to mieć. Szczególnie, że to nie jest specjalnie drogie. Prostsze od drukarki 3D, z tego co czytałam. I można się tak fajnie pobawić, więc ja jestem na tak. No i jeśli robiliście kiedyś coś takiego, to właśnie jak Wam poszło i co o tym sądzicie, a jeśli nie robiliście, to czy chcielibyście po prostu, czy wydaje Wam się to fajne. No i to już będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i niedługo widzimy się w kolejnym. Pa!